kiedy wierzymy, to wtedy otrzymujemy błogosławieństwo, tak jak otrzymał to błogosławieństwo Abraham. Ale takim sprawdzianem, czy naprawdę nasza wiara jest wiarą na miarę Abrahama, jest to, czy jesteśmy błogosławieństwem dla innych. To znaczy, czy jesteśmy w stanie razem z innymi budować przestrzeń miłości, dobroci i pokoju. I czy w wymiarze takim bardzo osobistym jesteśmy tymi, którzy rozeznają wierze, to znaczy codziennie mają kontakt, żywy kontakt z Panem Bogiem poprzez Jego Słowo, rozważanie Jego Słowa, lekcję Divina na przykład. Czy sięgamy w głąb naszego serca, żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, które wynika z takich problemów czy trudności, które nosimy w sercu? Czy po prostu żyjemy wiarą? Oto jest pytanie.